Byłem tutaj w 67 roku, czyli lat 42 lata temu. Wtedy, kiedy takie były tablice zamalowane smołą, kiedy łobuzy radzieckie pobili studentów chińskich w Moskwie. A był konflikt chińsko-rosyjski. Przyszedłem do ambasady, zapytałem się pana sekretarza, jaka jest sytuacja. On mi mówi tak, no wie pan, pobito nas, ponieważ mówiliśmy o prawdzie. Mówię, proszę pana, nie macie z Rosją żadnych szans. A on mówi tak, za 10 lat będziemy mieli rakiety, które przekroczą 10 tysięcy kilometrów. Taka była rozmowa między innymi. Oczywiście po wyjściu z ambasady zaresztowano nas. Mnie i kolegę Ceniaka. Mój przyjaciel, który 67 rok. I Stefan, dzisiaj... Przedstaw się. Stefan Merak, przewodniczący Komitetu Katyńskiego. I dziś chcę wam powiedzieć, że po 42 latach, kiedy przyszedłem do Chin i ja uważam, że trzeba ich bronić, tych studentów chińskich, kiedy w Chinach morduje się ludzi, kiedy się aresztuje, wydaje mi się, że sytuacja jest, wymaga również naszej interwencji. Będziemy bronić wolności, będziemy bronić tych dziennikarzy chińskich, którzy mówią o prawdzie, którzy mówią, że wolność słowa, sumienia i druku, równość ludzi wobec prawa i państwa jest rzeczą nadrzędną. I myślę, że ta sytuacja dla nas jest najważniejsza. Przychodzę tutaj...